Vom Herrn, geliebte Geschwister, wir freuen uns, dass wir bei euch sein dürfen. Umiłowani przez Pana bracia i siostry, cieszymy się, że możemy być wśród was. Die Person des Herrn Jesus verbindet uns. I osoba Pana Jezusa nas łączy. Das ist das Größte, was im Universum gibt. Jest to największa rzecz, jaka w ogóle istnieje we Wszechświecie. Der, der jetzt in der Herrlichkeit ist, war auf dieser Erde. Bo ten, który teraz jest w chwale niebios, był kiedyś na tej ziemi. I chcielibyśmy się troszeczkę nim zająć. Jako pierwszy chciałbym przeczytać z Księgi Proroka Izajasza z 42 rozdziału. Jesaja 42, pierwszy wiersz. Izajasza 42, rozdział, pierwszy wiersz. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Der Jesus wird hier in Jesaja als der Knecht Gottes. Pan Jezus tu w tym miejscu, w tej księdze Izajasza jest przedstawiany jako sługa Boży. In verschiedenen Stellen spricht Jesaja von dem Herrn als dem Knecht Gottes. W różnych miejscach Izajasz w swojej księdze mówi o Panu jako o słudze Bożym. Das Besondere ist, dass der Heilige Geist hier sagt, siehe, mein Knecht. Szczególną rzeczą jest to, że Duch Boży tutaj mówi mój sługa. Es hatte viele Knechte gegeben, die Gott gesandt hatte. Bo było wielu sług, którzy byli posłani przez Boga. Aber dieser Knecht stand über allem. Ale ten sługa, on stoi ponad wszystkimi. Denn es war der Auserwählte Gottes. Dlatego, że on był tym wybranym Bożym. Er war derjenige, der aus der Mitte der Menschen am Jordan heraus auserwählt war. On był tym, który z całego tłumu ludzi nad Jordanem został wybrany. Das war derjenige, an dem Gott sein ganzes Wohlgefallen hatte. I to jest mianowicie ten, w którym Bóg znalazł całe swoje upodobanie. Und in dem Gott sagt, siehe mein Knecht. I co do którego Bóg mógł powiedzieć, oto mój sługa. Dich und mich motivieren, ihn zu betrachten. I te słowa powinny mnie i ciebie zmotywować, aby się bliżej jemu przyglądać. Wir lesen jetzt aus Markus, i teraz przeczytamy z Ewangelii Marka. Wir wissen ja, Markus stellt ihn als den Knecht Gottes dar. Bo wiemy, że Ewangelista Marek przedstawia go jako sługę Bożego. Und wir lesen aus dem Kapitel Markus 15. I przeczytamy z 15 rozdziału, Ewangelia Marka 15 rozdział. Die Verse 22 bis 28. Od 22 do 38 wiersza. Bis 39. Do 39, przepraszam. Ewangelia Marka, 15 rozdział, od 22 wiersza do 39. I przywiedli go na miejsce Golgota, co znaczy miejsce trupiej czaszki. I dali mu do picia wino zmieszane z mirą, ale on nie przyjął. Potem go ukrzyżowali i podzielili szaty jego, rzucając o nie losy, co kto miał wziąć. A była godzina trzecia, kiedy go ukrzyżowali. Był też wypisany napis z podaniem jego winy król żydowski. Ukrzyżowali też z nim złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego. I wypełniło się pismo, które mówi, zaliczono go w poczet bezbożników. A ci, którzy mimo przechodzili, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili, hej, ty, który rozwalasz świątynię, a w trzy dni ją odbudowujesz. Ratuj siebie samego i stąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili z niego i mówili do siebie.
innych ratował, a siebie samego wyratować nie może. Niechże Chrystus, Król Izraela, stąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z Nim byli ukrzyżowani, urągali Mu. A o godzinie 6 ciemność zaległa całą ziemię do godziny 9. O godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani, co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? A niektórzy z tych, co stali obok, gdy to usłyszeli, mówili: oto Eliasza woła. I przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Ab Markus 11 haben wir das Ende des Herrn Jesus als Knecht Jerusalem. Od 11 rozdziału Marka oglądamy koniec służby Pana Jezusa, jaką zakończył w Jerozolimie. In Markus 10, Vers 45 hat er gesagt, w Marka w 10 rozdziale, w 45 wierszu możemy przeczytać: albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Die Kapitel 1 bis 10 sind ein Beweis für seinen treuen Dienst. Rozdziały od 1 do 10 są dowodem Jego wiernej służby. Wer möchte heute dienen? Kto chciałby dzisiaj służyć? Wir wollen alle Herren sein. Chcemy przecież wszyscy być Panami. Aber der Sohn Gottes wurde Mensch, um dienen zu können. Ale Syn Boży stał się człowiekiem, aby właśnie móc służyć. Er hörte nicht auf, Gott gepriesen in Ewigkeit zu sein. On nigdy nie przestał być Bogiem odwiecznym. Er hörte nicht auf, der Dirigent des ganzen Universums zu sein. I nigdy nie przestał być jednocześnie też i tym, który kieruje całym wszechświatem. Aber seine Herrlichkeit hat er verborgen unter dem Mantel des Knechtes Gottes. Ale swoją chwałę ukrył pod płaszczem tego sługi Bożego. Jetzt ab Kapitel 11 haben wir den zweiten Teil dieses Verses. Er würde sein Leben als Lösegeld geben. I od 11 rozdziału rozpoczyna się druga część jego życia, w której to oglądamy, że on siebie oddał na pokup za wielu. In Kapitel 11 sehen wir in den ersten Versen, dass er noch als Messias in Jerusalem einreitet. W pierwszych wierszach tego rozdziału oglądamy jeszcze go jako tego, który jako Mesjasz wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy. Die Menschen sagten: Hosanna, gepriesen sei der kommt im Namen des Herrn. Ludzie zaczęli wołać: Hosanna temu, który przychodzi w imieniu Pańskim. Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. I niech będzie wysławiony ten, który idzie z tym błogosławieństwem Ojca Dawida. Hosanna in der Höhe. Hosanna na wysokościach. Da war Bewegung in Jerusalem. Da war Bewegung in Jerusalem. W Jerozolimie powstało wielkie z tego powodu poruszenie. Doch der Hass gegen Gott und gegen seinen Christus sollte gleichzeitig einen Höhepunkt jetzt finden. A jednak zaraz po tym ta nienawiść w stosunku do Syna Bożego miała objawić się w tym szczytowym stanie. So wurde der Herr in Gethsemane verhaftet. I Pan został pojmany w ogrodzie Getsemane. Und
sechs Verhandlungen wurden über ihn abgehalten. I sześć różnych przesłuchań musiał przejść. Zuerst war er bei Anna, dem Schwiegervater des Kajafas. Najpierw był u Annasza, który był teściem Kajfasza. Da war er bei Kajafas. Potem był u Kajfasza. Dann vor dem Synedrium. Potem stanął przed Synedrium. Vor Pilatus. Następnie przed Piłatem. Vor Herodes. Następnie przed Herodem. Und wieder vor Pilatus. I potem znowu przed Piłatem. Ja, man hat ihn durch die Prozesse durchgezerrt. I tak przez te wszystkie procesy sądowe rozszarpywano go praktycznie. In Kapitel 15, w 15 rozdziale sehen wir die Forderung, dass er gekreuzigt werden sollte in Vers 13. Czytamy w 13 wierszu to żądanie tego ludu, aby został ukrzyżowany. Das war die Forderung des Volkes Israel an den Messias. Takie było żądanie ludu izraelskiego w stosunku do ich oczekiwanego Mesjasza. Er hatte sich immer wieder als der Knecht Gottes bewiesen. A on przecież ciągle na nowo siebie samego przedstawiał jako sługę Bożego. Er hatte Worte der Gnade gesprochen. Przecież on wypowiadał słowa łaski. Jeder aufrichtige Mensch musste erkennen, dass er der Knecht Gottes ist. I każdy szczery człowiek musiałby to poznać, że on jest sługą Bożym. Denn in vielen sicheren Zeichen hat er sich bewiesen als der Knecht Gottes. Dlatego, że on we wielu widzialnych znakach udowodnił to, że jest sługą Bożym. Die Menschen sind nicht in der Lage, ihm etwas Böses nachzuweisen. A ludzie nie byli w stanie mu udowodnić czegokolwiek złego. Pilatus fragt sie noch einmal, was hat er Böses getan? Piłat jeszcze raz pytał się tłum ludzi, cóż on złego uczynił. Sie gehen auf die Frage gar nicht mehr ein. Oni w ogóle nie odpowiedzieli na to pytanie. Sie sind auch nicht fähig. Dlatego, że nawet nie byli w stanie dać odpowiedzi. Und sie sind auch nicht willig, diese Frage zu beantworten. Ale również też i nie mieli w ogóle takiej ochoty, żeby na to pytanie dać odpowiedź. Sie wiederholen ihre Forderung, kreuzige ihn. Oni powtórzyli swoje żądanie, ukrzyżuj go. Pilatus geht darauf ein, um der Volksmenge einen Gefallen zu tun. I Piłat zgodził się z tym tylko po to, aby przypodobać się tłumowi ludzi. Barabas wird freigelassen. Barabasz został wypuszczony na wolność. Ein Mörder. A był on mordercą. Welch ein Hohn liegt in dieser Handlung. Welch ein Hohn liegt in dieser Handlung. Jakież zniesławienie Pana możemy oglądać w tego rodzaju procesie sądowym. Der Knecht Gottes, der sich im Dienst für seinen Herrn verzehrte, sollte gekreuzigt werden und dieser Mörder sollte freikommen. Ten sługa Boży, który swoje życie całkowicie oddał, aby całym sercem służyć, ma być ukrzyżowany, a ma być wypuszczony ten, który jest mordercą. In Vers 16 bis Vers 21 sehen wir w tym 15 rozdziale od 16 do 21 wiersza możemy to oglądać. Dass die Soldaten den Herrn als den König Israels verspotteten. Że żołnierze wyśmiewali Pana jako tego króla żydowskiego. Sie setzten eine Dornenkrone auf sein Haupt. Włożyli również i na głowę jego koronę ściernia. Sie sagen, sei gegrüßt, König der Juden. I wołali przed nim, bądź pozdrowiony, królu żydowski. Sie schlagen mit dem Rohrstab auf sein Haupt. Bili go po głowie trzciną. Sie speien ihn an. I pluli na niego. Und sie beugen die Knie sogar vor ihm, um ihn zu huldigen. A nawet upadając na kolana, bili mu pokłony. Siehe, mein Knecht. Oto mój sługa. Mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen. Mój wybrany, w którym dusza moja znalazła swoje upodobanie. Er wird nicht schreien. On nie będzie krzyczał. So sehen wir den Herrn.
I takiego właśnie Pana tutaj oglądamy. Als Knecht Gottes in vollkommener Ergebenheit den Willen Gottes auszuführen. Jako sługę Bożego, który w całkowitym zdecydowaniu przychodzi, aby wolę Bożą spełnić. Wie hat Jesaja gesagt? Jak to powiedział właśnie prorok Izajasz? Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Ja nachyliłem swoje plecy przed tymi, którzy mnie bili, a policzki swoje wystawiłem tym, którzy mnie szarpią za brodę. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. I nie ukryłem swojego oblicza przed hańbą i pluciem. Kein Auflehnen von Seiten des Herrn, sondern völlige Ergebenheit. Żadnego zbuntowania po stronie Pana, tylko całkowite oddanie się w ten sposób potraktowania. Jetzt wird er in Vers 22 zu der Stätte Golgatha gebracht. I czytaliśmy w tym 15 rozdziale Marka w 22 wierszu, że został zaprowadzony na miejsce zwane Golgota. Zu dem Platz des Todes. Czyli na miejsce śmierci. Lesen wir Johannes 19 dazu. I teraz przeczytamy jeszcze dodatkowo wiersze z 19 rozdziału Jana. Vers 17. 17 wiersz. Jana, 19 rozdział, 17 wiersz. A on, dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota. Also er wurde hinausgebracht aus der Stadt, nach der Stätte Golgata. Tak, on został wyprowadzony na to miejsce Golgota. Es war also außerhalb der Stadt. To miejsce znajdowało się poza murami miasta. Wir wissen nicht, ob es ein Hügel war. My nie wiemy, czy to było wysokie wzgórze. Die Schrift schweigt darüber. Pismo na ten temat milczy. Aber dass er hinausgehen musste, das war klar. Ale to, że musiano wejść na to miejsce, to jest jasno napisane. Warum war das klar? Dlaczego to jest jasne? Lese aus 3. Mose. Bo czytać możemy to już w 3. Księdze Mojżeszowej, z 4. rozdziału. Dwunasty wiersz, 3. Mojżeszowa, 4. rozdział, 12. wiersz. W ogóle całego cielca wyniesie poza obóz, na miejsce czyste, na wysypisko popiołu i spali go na drwach w ogniu. Na wysypisku popiołu będzie spalony. Vers 21. Wiersz 21. I wyniesie cielca poza obóz i spali go, tak jak spalił poprzedniego cielca. Jest to ofiara za grzech zgromadzenia. 3. Mose 4 spricht von dem Herrn Jesus als dem Sündopfer. Ten 4. rozdział 3. Księgi Mojżeszowej mówi o Panu Jezusie jako tym, który stał się ofiarą za grzech. Markus zeigt schwerpunktmäßig den Herrn Jesus als das Sündopfer. A Ewangelia Marka pokazuje nam właśnie Pana Jezusa jako tego, który stał się ofiarą za grzech. Wir können auch Hebräer 13 dazu nehmen. I jeszcze możemy otworzyć 13 rozdział listu do Hebrajczyków. Vers 11 und 12. 11 i 12 wiersz. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 11 i 12 wiersz. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Deshalb musste der Jesus außerhalb des Lagers leiden und sterben. To dlatego Pan Jezus musiał cierpieć i umierać poza obozem. Die Schriften mussten erfüllt werden.
I wszystkie pisma prorockie musiały się spełnić w tym względzie. Dann sehen wir Vers 23, dass ihm Wein mit Myrrhe vermischt zu trinken gebe. Następnie czytaliśmy w 23 wierszu i dali mu do picia wino zmieszane z mirą. Das war wohl damals der Betäubungstag. To w tamtych czasach był środek taki znieczulający. Das sollte Mose 24 wieder ein Vers dazu lesen. I jeszcze z trzeciej Księgi Mojżeszowej, z 24 rozdziału, przeczytamy jeden z wierszy. Dritte Mose 24, Vers 14. Trzecia Mojżeszowa, 24 rozdział, 14 wiersz. Wo wir nochmal einen Vers finden, dass das Opfer hinausgebracht werden musste. Tu w tym wierszu znowu widzimy, że ofiara musi być wyniesiona poza obóz. Wyprowadź bluźnierzę poza obóz, a wszyscy, którzy to słyszeli, niech położą ręce swoje na jego głowie i niech ukamionuje go cały zbór. Aber hier wird deutlich, dass er gesteinigt werden musste. Ale tu widzimy, że ten człowiek musiał być ukamionowany. Doch der Herr sollte gekreuzigt werden. Ale Pan miał być ukrzyżowany. In Israel war es völlig unbekannt, die Kreuzigung. W Izraelu zadawanie śmierci przez ukrzyżowanie było całkowicie rzeczą nieznaną. Aber Psalm 22 war schon ein Hinweis darauf. A jednak Psalm 22 jest wskazówką dobitną na ten sposób śmierci. Sie haben meine Hände und meine Füße durchschnitten. Gdzie czytamy w nim, a oni przebili moje dłonie i moje stopy. Jahrhunderte vorher hatte Gott festgelegt, dass nicht er durch Steinigung getötet werden sollte, sondern durch Kreuzigung. Setki lat wcześniej Bóg już to wskazał, przewidział, że Pan Jezus nie będzie umierał na skutek ukamionowania, tylko przez ukrzyżowanie. Die Kreuzigung ist eine der schrecklichsten Todesarten, wenn nicht sogar die schrecklichste. A ukrzyżowanie jest jedną z najokropniejszych sposobów zadawania śmierci, a może nawet najokropniejszym sposobem. Unwahrscheinliche körperliche Schmerzen hat derjenige gekreuzigt wird, indem er ans Kreuz gehängt wird. Niewypowiedzianie ogromnie wielkie cierpienia ciała musi znosić ten, który jest powieszony na krzyżu. Wenn das Kreuz dann aufgerichtet wird, dann ist das ganze Gewicht auf diesen Nägeln. I gdy razem z tym człowiekiem krzyż został z ziemi podniesiony, ustawiony pionowo, to cały ciężar ciała teraz ciągnął przez te gwoździe, które przebiły jego dłonie. Trotzdem ist es ein langsamer Tod. A pomimo tego jest to również bardzo powolna śmierć. Beim Luftholen richtet sich der Körper auf. Bo ciało chce się podnieść w górę, aby zaczerpnąć tchu. Schließlich hat der Körper nicht mehr die Kraft. I w końcu brakuje już w ciele tej siły, żeby podnosić się. Und nach stundenlanger Qual erstickt der Mann. I po wielu godzinach tego rodzaju męczarni taki człowiek praktycznie dusi się. Genau diesen Kreuzestod wollte das Volk. I dokładnie tego rodzaju śmierci zażyczył sobie ten naród. Und die Juden und die Nation waren sich darüber einig. I Żydzi i ludzie z pogan byli pod tym względem jednomyślni. Lese einen Vers aus Apostelgeschichte 4. Przeczytamy jeszcze jeden wiersz z Dziejów Apostolskich z 4 rozdziału. Vers 27-28. 27 i 28 wiersz. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu słudze
swemu Jezusowi. Tu powinno być słudze, nie synowi. Którego namaściłeś Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co twoja ręka i twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Ten wiersz jest kluczowym wierszem, dlatego że zawiera dwie bardzo ważne wypowiedzi. Juden und Nation sind gleichermäßig schuldig an dem Todesende. Po pierwsze, Żydzi i wszystkie narody w jednakowy sposób są winne śmierci Pana Jezusa. Die Menschen tragen zu 100% die Verantwortung für ihr Tun. A ludzie ponoszą zawsze 100% odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass zeitgleich die Souveränität Gottes in dem Ratschluss Gottes festgelegt hat, dass so Christus leiden und sterben sollte. Ale jednocześnie musimy też i to przyjąć do wiadomości, że Bóg w swojej suwerenności już to przed wiekami postanowił, aby w ten sposób Pan Jezus umarł. Diesen Trank, den Betäubungstrank nimmt der Herr nicht an. Czytamy o tym, że Pan nie przyjął tego napoju znieczulającego, 23 wiersz. Er wollte im vollen Bewusstsein das Werk. Dlatego, że on w pełnej świadomości chciał wykonać to dzieło, przyjąć je na siebie. Dem Priester war es verboten, alkoholische Getränke vor dem Dienst zu sich zu nehmen. I również w Starym Testamencie wszystkim kapłanom było zabronione przyjmowanie jakichkolwiek napojów zawierających alkohol przed wstąpieniem w służbę w świątyni. Jeszcze przeczytamy z listu do Hebrajczyków, z drugiego rozdziału, jeden wiersz. Drugi rozdział, 17 wiersz listu do Hebrajczyków. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Tak, Zbawiciel się do tego przygotowywał, aby stać się tym przebłaganiem. I to dlatego on w pełnej tego świadomości, co się będzie działo, poszedł dalej swoją drogą. Über die Kreuzigung selbst wird sehr wenig berichtet. Na temat samego procesu ukrzyżowania niewiele jest tutaj napisane. Wir sehen in Vers 24, dass die Kleider des Herrn verteilt wurden. Czytamy również w 24 wierszu, że szaty Pana Jezusa zostały podzielone. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass ein Unterschied gemacht wurde zwischen dem Leibrock und dem Oberkleid. Z Ewangelii Jana dowiadujemy się, że zostało również też i w różny sposób potraktowane odzienie jego zwierzchnie, jak również też i jego normalne odzienie. Das Unterkleid war ohne Naht. Ta suknia, którą on miał na sobie, to te, pierwsze jego przyodzienie, ta była bez szwu. Von oben an durchweg gewebt. Ta suknia była z góry na dół utkana. Ein Hinweis auf seine Qualitäten. A ona wskazuje tym samym na wszystkie jego wspaniałe właściwości, jego jakość. Dieses Unterkleid hat man nicht zerteilt. I tą suknię nie podzielono, nie podarto na części. Aber das Oberkleid hat man zerteilt. Ale te zewnętrzne jego odzienie, płaszcz jego zewnętrzny, ten został podzielony. Und auch das war im Psalm vorausgesagt worden. Również i te czynności zostały przepowiedziane w psalmie. Da wird in Vers 25 von der dritten Stunde gesprochen. A w wierszu 25 jest mowa o trzeciej godzinie. Es ist 9 Uhr. Według naszego zegara jest to 9 rano. Sie hat noch einmal von seiner Kreuzigung gesprochen. Jeszcze raz jest mowa o jego ukrzyżowaniu. Es ist interessant, wenn man den Text
aufmerksam liest, wie oft das Wort Kreuzigen hier vorsteht. Jest to naprawdę rzeczą interesującą przeczytać bardzo powoli i z uwagą ten tekst, aby zauważyć, ile razy występuje w nim słowo ukrzyżowali. Welcher Grund muss das gewesen sein? Der Herr ist am Kreuz in dem unsagbaren körperlichen Leiden. Der Herr ist am Kreuz. Was muss das für ein Grund gewesen sein? Jakież to musiało być hańbiące dla Pana Jezusa, który został umieszczony na tym krzyżu. Und man verteilt die wenigen Habseligkeiten, die er hat. A nawet doszło do tego, że to niewiele, te niewiele rzeczy, które on posiadał, czyli jego własne odzienie, zostało podzielone. Er hatte nur das, was auf dem Leib trug. On rzeczywiście tylko miał to, co nosił na swoich plecach. Na swoim ciele. Der Knecht Gottes war völlig mittellos. Ten sługa Boży był całkowicie pozbawiony środków finansowych. Das wenige wurde jetzt noch ihm weggenommen. A to niewiele, które on posiadał, jeszcze teraz mu zrabowano. Im Psalm heißt es, sie schauen und sehen mich an. W Psalmie możemy przeczytać, że oni przyglądają się mi, patrzą na mnie. Mit seinem entblößten Körper hing er jetzt am Kreuz. I on tam, tym pozbawionym wierzchniego okrycia, wisiał swoim ciałem odsłoniętym na krzyżu. Das Schamgefühl des Herrn wurde zutiefst verletzt. A uczucia jego wstydu zostały do głębi zranione. Aber der Herr das als der Diener Gottes still und stumm über sich ergehen lassen. Ale Pan jako sługa Boży pozwolił, aby to wszystko nad nim przeszło i on zamilknął. Jetzt wird von seiner Beschuldigungsschrift gesprochen. Następnie mowa jest o tym napisie, który miał podawać winę jego. Warum ist der Heiland gekreuzigt worden? Aby pokazać, dlaczego ten Zbawiciel został ukrzyżowany. Man hatte keinen Beschuldigungsgrund. Nie znaleziono żadnego powodu ukrzyżowania. Nur seine richtigen Angaben zu seiner Person wurden als Beschuldigung über sein Kreuz geschrieben. Tylko te najwłaściwsze określenia dotyczące jego osoby, te zostały umieszczone nad nim na tym, na tej tabliczce. Er war der König der Juden. Bo rzeczywiście on był królem żydowskim. A co ich war zu seinem Volk gekommen? Jako taki on przecież przyszedł do swojego narodu. Als solcher wurde er bestätigt von Gott. Jako taki otrzymał potwierdzenie również w tym względzie od Boga. Das haben wir noch gerade gelesen in Kapitel 11. O tym właśnie przed chwilą żeśmy czytali w 11 rozdziale. Er hat nur der Wahrheit Zeugnis gegeben und das war gleichzeitig seine Beschuldigung. On złożył prawdzie świadectwo i to świadectwo było jednocześnie tym pokazaniem jego winy. Dann werden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt. Obok niego zostało ukrzyżowanych dwóch złoczyńców. Der eine zu rechten, der andere zu linken. Jednego po prawicy, drugiego po lewicy jego. Welch ein weiterer Hohn für den Herrn. Jakiż dalszy zakres głębokiej hańby dla naszego Pana. Ein Räuber ist ja einer, der gewaltsam einem anderen etwas wegnimmt. Tym złoczyńcą byli właśnie zbójcy, którzy przemocą okradali innych ludzi. Und er hatte in seinem ganzen Leben immer nur gegeben. A przecież Pan w całym swoim życiu zawsze tylko dawał innym. Durch die Positionierung einer rechts, einer links wurde deutlich, dass man den Herrn als den größten Räuber ansah. Poprzez te postawienie tych zbójców po prawicy i lewicy dobitnie pokazano, że ten pośrodku jest największym ze zbójców. Und wieder lesen wir kein Wort der Not. I znowu nie przeczytamy tutaj w tym miejscu ani jednego słowa jakiejkolwiek skargi. Er war, wie Jesaja 53 sagt, der still und stumm war vor seinem Scherer.
On rzeczywiście stał się takim, jak Izajasz 53 rozdział to określa, jako baranek, który całkowicie zamilkł przed tymi, którzy go strzygą. Ein Evangelist spricht noch ein Wort. Ein Evangelist sagt uns noch ein Wort. Jeden z ewangelistów powiedział kiedyś takie słowa. Das ist das Wort, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Ein Evangelist, ja. Einer von den vier Evangelisten. Jeden z czterech ewangelistów podaje nam również i to, że Pan Jezus wypowiedział te znamienne słowa: Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Welch ein Szene voller Hohn, welch voller Verachtung. Jakaż to scena pełna hańby i pogardy. Und doch ist der Herr derjenige, der alles wusste, was über ihn kommen würde. A jednak Pan jest tym, który od początku wiedział wszystko, co ma przyjść na niego. I w pełnym zdecydowaniu szedł dalej przed siebie, aby wypełnić to, co było w postanowieniu Bożym. Jedyny w swym rodzaju jest nasz Pan. Hebräer 13 sagt. Hebrajczyków 13 rozdział nam podaje. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Wyjdźmy też dlatego do niego, poza obóz, znosząc pohańbienie jego. Wenn wir zu dem Herrn Jesus versammeln. Gdy my zgromadzamy się do Pana Jezusa. Hat das mit seinem Tod zu tun. To zawsze to jest powiązane z jego śmiercią. Hat das aber auch mit unserem Gestorbensein mit Christus zu tun. Ale to też i ma powiązanie z naszym stanem umarcia, aby żyć dla Chrystusa. Aber es hat auch mit den herrlichen Ergebnissen zu tun. Ale również to łączy się z tymi wspaniałymi wynikami tego dzieła. Dass Christus jetzt der Verherrlichte ist. To, że Chrystus jest teraz uwielbiony w chwale. Jest również i powodem tego, że On stał się tym punktem centralnym dla wszystkich wierzących. In Vers 29 wird von vorübergehenden gesprochen. W wierszu 29 mowa jest o ludziach, którzy obok tego zdarzenia przechodzili. In Vers 21 hatten wir Simon von Kyrene, der als vorübergehender bezeichnet wird. A w wierszu 21 również też oglądamy Szymona Cyrenajczyka, który był człowiekiem, który obok tej sceny przechodził. Er wollte mit dem Hall nichts zu tun haben. I on nie chciał mieć nic do czynienia z tym całym tłumem. Aber am Kreuz des Herrn kann keiner vorbeigehen. Ale okazuje się, że nikt nie może przejść obok krzyża Pana Jezusa obojętnie. Er wird schließlich gezwungen, das Kreuz zu tragen. Bo okazuje się, że on został przymuszony do tego, aby nieść krzyż Pana Jezusowi. Viele waren zusammengekommen, um ein Schauspiel zu sehen. Wielu ludzi się zgromadziło, aby brać udział w tym dziwowisku. Zu diesen gehörten die vorübergehenden nicht. Do tych ludzi nie należeli ci, o których tu jest mowa, że byli przechodniami. Ale gdy oni tak obok przechodzili, to oni i tak wykorzystali tą sposobność, aby naśmiewać się z Pana. Oni mieli zawsze przed sobą swoje własne cele. Aber diesen, der nur Gutes getan hat, noch ein böses Wort zuzurufen am Kreuz hängend, das war für sie das Richtige. Ale aby przechodząc mimo wypowiedzieć złe, bluźniercze słowo przeciwko temu, który wisiał akurat teraz na krzyżu, to było świetną okazją, aby też i dać upust swojemu niezadowoleniu. Sie schüttelten den Kopf. Oni potrząsali głową. Was so viel heißt, wie kann man nur? Co miało tak oznaczać,
Do czego to doszło? Jak tak można? Sie beziehen sich auf eine Aussage, die der Herr gemacht hat in Johannes 2. I oni powołują się na wypowiedź, którą możemy przeczytać w Ewangelii Jana z 2 rozdziału. Da hatte der Jesus von seinem Leib gesprochen. Tam w tym rozdziale Pan Jezus mówił o swoim ciele. Brech ihn ab und ich werde ihn in 3 Tagen aufbauen. Mówił o świątyni, że rozbuszcie tą świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Aber in keiner Weise von dem Tempel, der aus natürlichen Steinen gebaut worden war, gesprochen. Ale naturalnie Pan wtedy nie mówił o tej świątyni, która była zbudowana z tych zwykłych kamieni, ze skały. Sondern er hatte von dem Tempel seines Leibes gesprochen. Ale on mówił o świątyni ciała swego. Sie hat ihn also nicht verstanden. A więc ludzie go nie zrozumieli. Sie wollten ihn auch nicht verstehen. Dlatego, że w zasadzie nie chcieli go zrozumieć. Dann sagen sie noch etwas, rette dich selbst. A potem dodawali jeszcze, ratuj siebie samego. Konnte er sich selbst retten? Czy on mógł siebie samego wyratować? Wie oft hat er das bewiesen? Jakże często on im to udowadniał. In Lukas 4? Na przykład w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale czytamy, hat er Worte der Gnade verkündigt. Że Pan głosił słowa łaski. Und als er seine Zuhörer in das Licht stellte, i gdy on stanął naprzeciwko swoich słuchaczy, um auch ihr Gewissen anzusprechen, aby przemówić do głębi ich sumienia, führen sie ihn zur Stadt hinaus, to tak się tym zburzyli, że wyprowadzili go poza miasto und wollen ihn vom Felsen herabstürzen. I chcieli go strącić ze skały, na której to miasto było zbudowane. Der geht durch ihre Mitte durch. I czytamy potem, Pan przeszedł przez środek nich. Er hatte Macht. On miał moc. Er hatte Macht über Satan. On miał moc nad Szatanem. Wie viele Dämonen hat er ausgetrieben? Jakże wiele demonów on wypędził. Er hatte Macht über die Krankheit. On miał moc nad chorobami. Er hatte Macht über die Lebensmittel. On miał moc nad pożywieniem. Deshalb, wenn sie sagen, rette dich selbst, es war Tuba Ohm. Dlatego te słowa, ratuj siebie samego, to nic innego jak czysta hańba. Steige ab vom Kreuz. I stąd z krzyża. Er musste dem Kreuz die Kraft geben, ihn zu halten. A przecież on był tym, który musiał udzielić temu drewnu tego krzyża moc, aby mogło jego ciało nieść. Denn er war ja der Erhalter des ganzen Universums. Dlatego, że przecież on jest tym, który podtrzymuje cały wszechświat. Jetzt in Vers 31 kommt eine weitere Gruppe auf uns zu. W wierszu 31 oglądamy następną grupę, która podeszła do niego. Das war die hohen Priester und Schriftgelehrte. Byli to najwyżsi kapłani i uczeni w piśmie. Sie sprechen ihn nicht direkt an. Oni nie zwrócili się bezpośrednio do niego. Sondern sagen untereinander, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ale tylko między sobą mówili, innych ratował, a siebie samego wyratować nie może. Sie bekennen, dass der Herr andere gerettet hat. Tak, oni wyznają to, że Pan innych ratował. Aber sie sagen, er selbst ist nicht in der Lage, sich selbst zu retten. Ale tym samym też i stwierdzają, że nie jest w stanie wyratować samego siebie. Welch ein Hohn auch von ihrer Seite aus. Jakaż hańba wypłynęła też z ich strony. Sie bezeichnen ihn als Christus, als den Gesalbten. A przecież nazywają go jako Chrystus, ten pomazany. Das war Hohn. To też przecież było pohańbieniem dla niego. Sie bezeichnen ihn als König Israels. Nawet go nazywają królem Izraela. Auch das war purer Hohn. To też było czystą hańbą w stosunku do niego. Sie hatten gesagt, wir haben keinen König als König Kaiser. Bo przecież niedawno co wołali, nie mamy króla, tylko cesarza. Er steige ab. I stąd z krzyża. Damit wir sehen und glauben. Abyśmy to zobaczyli i uwierzyli. Was wäre passiert, hätte der Herr auf ihre Forderung gehört? Co by się stało, gdyby Pan posłuchał tego wezwania z ich ust?
Nein, das war ja in dem festen Ratschluss Gottes in der Ewigkeit festgelegt worden. Nie, to było tym mocnym postanowieniem Bożym, które zostało powzięte przed wieloma setkami lat. Wir wollen sehen und glauben. A my chcemy to oglądać i wierzyć. Nein, das ist nicht die Reihenfolge, wo man glauben muss. Nie, nie jest to ta właściwa kolejność, w jaki sposób mamy wierzyć. Wenn einer sieht, dann braucht er nicht glauben. Dlatego, że jeżeli ktoś coś widzi, to już nie musi w to wierzyć. Aber sie wollte nicht, obwohl so viele Beweise seiner Macht da waren, an ihn glauben. Ale pomimo tego, że widzieli tak wiele dowodów jego mocy, to oni nie chcieli uwierzyć. Jetzt stand das letzte Zeugnis noch aus. I jeszcze przed nami jest ostatnie świadectwo. Die Führer des Volkes waren zum Herrn gekommen, haben gesagt, gib ein Zeugnis. Przywódcy tego narodu przychodzili do Pana i wzywali go, złóż świadectwo o samym sobie. Was hat er gesagt? Co wtedy Pan do nich mówił? Diesem Geschlecht wird kein Zeugnis mehr gegeben werden, als nur das Zeugnis Jonas. Powiedział do nich, temu pokoleniu nie będzie dane świadectwo oprócz tego świadectwa Jonaszowego. Jetzt wird wieder eine Gruppe noch erwähnt, das sind die mit ihm gekreuzigten. A następnie oglądamy następną grupę ludzi, a mianowicie to są ci, którzy byli razem z nim ukrzyżowani. Wir haben schon gesagt, ein Gekreuzigter hatte unsagbar körperliche Leiden. Tak jak żeśmy powiedzieli, ten, kto był ukrzyżowany, musiał okropne męki wycierpieć. Und jetzt hörte noch so viele Schmähungen. A jeszcze byli do tego zdolni, aby tak wiele urągania również wypowiedzieć przeciwko Panu. Und auch von denen, die mit ihm gekreuzigt werden, wird er geschmäht. I ze strony tych, którzy razem z nim byli ukrzyżowani, został tutaj zhańbiony i wyśmiany. Der gescholten nicht widerstrahlt. Ten, któremu złorzeczono, nie odpowiedział złorzeczeniem. Leidend nicht drohte. Ten, który cierpiał, nie groził za to. So war der. Takim był Pan. Der Knecht Gottes. Ten sługa Boży. Der Auserwählte. Ten wybrany. An dem Gott sein ganzes Wohlgefallen hatte. W którym Bóg znalazł całe swoje upodobanie. Alles konzentriert sich auf das Kreuz. Wszystko teraz się koncentrowało na krzyżu. Wir sehen hier immer wieder Feinde. I ciągle na nowo oglądamy następne grupy nieprzyjaciół. Die angesehenen der Gesellschaft. Również i ty, ci, którzy byli z tych wyższych warstw społecznych. Die hohen Priester und Schriftgelehrte. Arcykapłani i uczeni w piśmie. Wir sehen die Räuber. Ale również oglądamy i złoczyńców. Alle hatten was zu sagen. Wszyscy nagle mają coś do powiedzenia. Nur der Knecht Gottes hatte. Tylko sługa Boży nie ma już nic do powiedzenia. Er bewies durch sein Schweigen, dass er Knecht Gottes war. On to udowadnia przez swoje milczenie, że rzeczywiście jest sługą Bożym. Und jetzt kommt eine ganz besondere Szene. I teraz 33 bis 38 vor uns. Eine ganz besondere Szene. I teraz w tych wierszach od 33 do 38 pojawia się szczególnego rodzaju scena. Der Heiland hing schon 3 Stunden am Kreuz. Zbawiciel wisi już 3 godziny na krzyżu. Unsagbar körperlich und seelisch leiden. Znosząc niewypowiedzianie wielkie, okropne męki. Was jetzt auf ihn zukam. I teraz, co na niego przychodzi, kann kein menschlicher Geist erfassen. Nie może tego zrozumieć żaden duch człowieka, ani to pojąć. Und auch kein Herz nachempfinden. Ani żadne serce nie może w tym odczuć, co się tam działo. Es waren die zweite 3 Stunden. To były następne 3 godziny. Dass wir dort nicht eindringen können, macht auch deutlich, dass dort eine Finsternis über das ganze Land. To, żeby nie wniknąć w te rzeczy,
to właśnie pokazuje nam ciemność, która zapadła nad całą tą krainą. Ein Vorschatten dieser Szene finden wir in Gethsemane. Taki cień tej sceny znajdujemy w ogrodzie Getsemane. Wo die ganze Schwere des göttlichen Gerichtes vor seiner Seele stand. Tam, gdy cały ciężar tego boskiego sądu stanął jawnie przed jego duszą. Er fürchtete sich nicht vor den Menschen. On przecież nie bał się ludzi. Nein, er fürchtete sich vor dem, was jetzt geschehen würde. On bał się właśnie tego, co teraz, w tych następnych trzech godzinach miało się stać. Am Ende der drei Stunden rief der Herr: Eloi, Eloi, lama sabachthani. A na koniec tych trzech godzin ciemności Pan zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wer ruft hier? Kto woła tutaj? Der Knecht Gottes. Ten sługa Boży. Sein Auserwählter. Ten przez Boga wybrany. An dem seine ganze Seele wohlgefallen. Ten, którym dusza Boża znalazła całe upodobanie. Jesaja hatte davon gesprochen in Kapitel 53. Jesajasz już o tym mówił w 53 rozdziale swojej księgi. Um unserer Übertretung willen ist er dahin gegeben worden. Bo to z powodu naszych win i przestępstw on został tam wydany. Um unserer Missetaten willen zerschlagen worden. I to z powodu naszych złych uczynków został uderzony. Ja, es gefiel Gott, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn bleiben lassen. To Bogu się upodobało, aby go uderzyć i spowodować, aby on w ten sposób cierpiał. Warum gefiel es Gott? Dlaczego to się Bogu tak upodobało? Ist ein Gott der Rache? Czyż Bóg jest Bogiem zemsty? Hat er Freude an der Not seines auserwählten Knechtes? Czy on mógłby znaleźć jakiekolwiek oznaki radości w tej wielkiej biedzie i nędzy swojego wybranego sługi? Niemals. Nigdy. Aber es war der einzige Weg. Ale to była ta jedyna możliwa droga, auf dem die Gnade Gottes sich entfalten konnte. Na której mogła objawić się i rozwinąć się łaska Boża. 1. Petrus 2 sagt. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział podaje nam, welcher selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat. Ten, który na swoim ciele niósł nasze grzechy na drzewie krzyża. Hebräer 7 sagt, abgesondert von den Sündern. A list do Hebrajczyków, siódmy rozdział podaje nam takie określenie, odosobniony od grzeszników. Es war der Heilige. To był ten jedyny święty. Unantastbar von der Sünde. Tego, którego nie mógł grzech dotknąć. Und doch sollte er nach dem Ratschluss Gottes der Sündenträger werden. A jednak miał on się zgodnie z tym postanowieniem Bożym stać tym, który niósł grzech. Er war Gott der Sohn. A przecież on był Bogiem, synem. Der genauso die Sünde hasst, wie Gott sie hasst. Który dokładnie tak samo nienawidził grzech, jak i nienawidzi go Bóg. A jednak wszystkie grzechy zostały na Niego złożone. Na tego, który był bezgrzeszny całe swoje życie w słowach i czynach. A jaka była ogromna ich ilość. Im Hinblick auf die Sühnung ist er die Sühnung für die ganze Welt geworden. Jeśli chodzi o przebłaganie, zgładzenie tych grzechów, to one zostały zgładzone dla całego świata. Das heißt, hat nichts mit Allversöhnung zu tun? Oczywiście to w żaden sposób nie łączy się z nauką, że wszyscy będą zbawieni. Sondern das besagt, ale to określenie pokazuje nam, dass der berechtigte Zorn Gottes im Hinblick auf die Menschheit, że ten usprawiedliwiony sąd Boży w stosunku do całej ludzkości trafił Jego Syna. Dass Gott jetzt jedem Vergebung anbieten kann in dem Evangelium.
I że Bóg teraz może każdemu zaoferować przebaczenie grzechów, kto przyjdzie do Niego i wyznaje. Aber der Heiland ist nicht nur der Sündenträger geworden. Ale Zbawiciel nie tylko stał się tym nosicielem tego grzechu, er ist auch zur Sünde gemacht worden. Tych grzechów, ale on stał się sam grzechem. Wir lesen 2 Korinther 5:21. Musimy przeczytać teraz drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 wiersz. 2 Koryntian, 5 rozdział, 21 wiersz. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Gott hat ihn nicht nur in diesen 3 Stunden mit den Sünden beladen. W tych 3 godzinach ciemności Bóg nie tylko go naszymi grzechami obładował, sondern hat ihn auch zur Sünde gemacht. Ale on tam uczynił go również grzechem. Als ob der Herr der Ursprung des Bösen gewesen wäre. To tak jak gdyby nasz Pan był źródłem i początkiem wszelkich grzechów. I do tego jeszcze musimy przeczytać list do Rzymian, 8 rozdział. Trzeci wiersz. List do Rzymian, 8 rozdział, 3 wiersz. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby, z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Die Sünde wurde im Fleisch, in dem Leben des Herrn Jesus verurteilt. Ten grzech został osądzony w tym ciele Pana Jezusa. Die ganze Zornwut des göttlichen Gerichtes über die Sünden und die Sünde hat ihn dort getroffen. Wszelkie okropne, rozżarzone węgle sądu Bożego spotkały tam w tych 3 godzinach ciemności naszego Pana z powodu grzechów, jak również i z powodu grzechu. Dass der Jesus von Gott verlassen wurde, war ein Beweis dafür, dass Gott absolut heilig ist. To, że Pan Jezus został tam w tych 3 godzinach na krzyżu opuszczony przez Boga, jest właśnie dowodem, że Pan był absolutnie świętym. Aber dass er das Gericht auf seinen Sohn gelegt hat. I Bóg absolutnie święty musiał ten sąd włożyć na swojego Syna. Ist der Beweis dafür, dass er liebe ist. A to jest jednocześnie dowodem tego, że Bóg jest miłością. Zachariasz spricht davon. Również i prorok Zachariasz o tym napisał. Schwert erwache wieder meinen Hirten und wieder den Mann, der mein Genosse ist. Schlage ihn. Czytamy tam, mieczu, obudź się przeciwko mojemu towarzyszowi i uderz go. Während die ganze Schwere des göttlichen Gerichts in Gethsemane vor seiner Seele lag, podczas gdy w ogrodzie Getsemane cały ciężar tego sądu Bożego znajdował się przed oczami Pana Jezusa, hat er noch Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. To on jeszcze miał w tym momencie społeczność z Bogiem Ojcem. Doch hier hat er keine Gemeinschaft mehr mit Gott, dem Vater. Ale tu już nie miał społeczności z Bogiem Ojcem. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit dem Vater. On przecież tak bardzo tęsknił za tą społecznością z Ojcem. Aber Gott musste sich voller Abscheu von ihm abwenden. Ale Bóg z obrzydzeniem musiał się z powodu tego grzechu od Niego odwrócić. Er war noch da. Kto tam jeszcze był? Die Jünger hat ihn alle verlassen. Czytamy, że uczniowie go wszyscy opuścili. Die hohen und die geringen der Gesellschaft, sie hatten ihren Spott über ihn ausgegossen. A ci, którzy byli z tych wyższych warstw społeczeństwa,
i tych niższych warstw, oni już wylali całą okropność swojego pohańbienia i wyśmiewania na Niego. I oni przez swój czyn dobitnie to pokazali, jak wygląda we wnętrzu ich serca. Still und stumm hat der Heiland die 3,5 Stunden am Kreuz in der Finsternis auch das über sich ergehen lassen. W cichości i w milczeniu nasz Zbawiciel pozwolił, aby to właśnie nad nim przeszło w tych 3 godzinach, gdy wisiał na krzyżu. Erst am Ende der 3 Stunden kam dieser Ruf. Dopiero na koniec tych 3 godzin pojawiło się to jego wielkie zawołanie. Wusste er es nicht? Warum Gott ihn verlassen hatte? Czyż on nie wiedział, dlaczego Bóg go opuścił? Natürlich wusste er es. Naturalnie on to wiedział. Hatte er es nicht selbst beschlossen in der Ewigkeit? Czy i on sam tego nie postanowił, że tak się stanie w przeszłej wieczności? Natürlich hatte er es beschlossen. Naturalnie on to też postanowił. Aber diese Worte sollten uns als Nutznießer dieses Werkes immer wieder zu Herzen gehen. Ale te słowa jako powinny nam, jako tym, którzy korzystamy z jego dzieła, głęboko przemówić do serca. Genauso war es im Psalm 22 vorausgesagt. Dokładnie tak zostało to przepowiedziane w Psalmie 22. Lesen einmal kurz die Verse. Krótko jeszcze spójrzmy na te wiersze. Psalm 22, wiersze od 2 do 4. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego? Od słów krzyku mojego. Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz. I w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Oglądamy tutaj Pana jako tego, który tak bardzo pragnął swojego Boga. A stwierdza, że Bóg stoi w oddaleniu od Niego. Die 3 Stunden der Finsternis werden von ihm wie eine ganz lange Zeit empfunden. Te 3 godziny ciemności są odczuwane przez Niego jako okropnie ciągnący się długi czas. Poprzez te słowa, które tutaj czytaliśmy, że wołam w ciągu dnia i wołam w nocy. Ale On sam to musiał stwierdzić, że Ty jesteś święty i Ty mieszkasz w chwałach Izraela. Der leiden und sterbende Herr ehrt Gott, indem er sagt, du bist heilig. Ten cierpiący i umierający Pan, sam będąc Bogiem, mówi do Boga, Ty jesteś święty. Noch ein Beweis dafür, dass Gott im Hinblick auf die Sünden und die Sünde keine Zugeständnis gemacht hat. Jeszcze jeden dowód na to, że Bóg w stosunku do grzechów, jak również i do tego źródła grzechu, nie może iść na jakiekolwiek ustępstwa. Ale druga część tego wiersza jest też również bardzo piękna. Który tutaj ten wiersz stwierdza, że Ty mieszkasz w chwałach Izraela. Das ist eine Aussage, die sich auf die Gegenwart bezieht. Jest to wypowiedź, która wskazuje na ten fakt tego przebywania. Er sah die Ergebnisse des Werkes vor sich. Bo on widział te wyniki tego dzieła, które się odbędzie już przed sobą. Es würde zur Verherrlichung Gottes ausschlagen. Że to dzieło doprowadzi do uwielbienia Boga. Gott würde gepriesen werden. I że Bóg będzie wysławiany. Und Gott würde unter den Lobgesängen auch zur Ruhe kommen. I że Bóg wśród tych chwał Izraela również też dojdzie do swojego odpocznienia. Dann haben wir noch in Vers 35 eine Aussage über die Dabeistehenden.
A wracając do naszego tekstu, oglądamy w 35 wierszu jeszcze i takich, którzy stali obok. Sicherlich auch ein Ausdruck des Spottes. Gemeinde ruft den Elias. I z pewnością to też jest wyrażenie ku hańbie naszego Pana, gdyż mówili, oto Eliasza woła. Wer hätte einen vom Kreuz herunterholen können? Któż mógłby kogokolwiek ściągnąć z krzyża? Dann sieht man, dass sie noch einen Schwamm mit Essig füllen. Potem oglądamy, że jeszcze napełnili gąbkę octem. Psalm 69 noch einmal. Jeszcze raz oglądamy tutaj tę czynność z Psalmu 69. Der Heiland klagt. Że Zbawiciel musiał narzekać. Nicht vor Menschen. Er klagt nicht vor Menschen, sondern vor seinem Gott. On tutaj narzeka, nie przed ludźmi wylewa swój żal, ale przed Bogiem. Und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. I tam czytamy w tym psalmie, w pragnieniu moim napoili mnie octem. Etwas, was seine Leiden vergrößerte. Coś, co miało jeszcze powiększyć jego cierpienia. Was auch eine Handlung des Spottes war. To też była czynność ku jego hańbie. Der Heiland lässt einen großen Schrei von sich. Ale Zbawiciel wydaje wielki okrzyk. Er ist nicht gestorben aufgrund von Entkräftung. Widzimy, że on nie zmarł na skutek wycieńczenia swojego ciała. Und dann sehen wir ein wunderbares Ergebnis. Nie, oglądamy tutaj cudowny skutek albo wynik tego. Der Vorhang des Tempels zerriss. Że czytamy w 38 wierszu, wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry aż do dołu. Der Vorhang, der das Allerheiligste von dem Heiligtum trennte. Ta zasłona, która oddzielała w świątyni miejsce najświętsze od miejsca świętego, wurde von oben nach unten zerrissen. Została z góry na dół rozerwana. Wo die größte Ungerechtigkeit von uns Menschen begangen worden ist. W tym momencie, gdy największa niesprawiedliwość ze strony ludzi właśnie była w szczytowym punkcie swojego rozwoju. Wo alles nach Gericht hätte schreien müssen. Gdy w zasadzie wszystko by musiało żądać i wołać, niech spadnie sąd. Da öffnet Gott diesen Menschen gegenüber sein ganzes Herz. To oglądamy, że Bóg w stosunku do tych ludzi otwiera swoje serce. 1 Petrus 3, vers 18. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 18 wiersz. Jeszcze spójrzmy na te słowa. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 18 wiersz. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwy, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Das Gericht war einmalig. Ten sąd był jedyny i jedyny w swym rodzaju. Es wurde von dem Gerechten zugunsten der Ungerechten ausgeübt. On został wykonany przez tego, który jedyny jest sprawiedliwy, dla dobra tych, którzy są niesprawiedliwymi. A celem tego wszystkiego było to, aby ci niesprawiedliwi byli przyprowadzeni do Boga. I teraz możemy to wszystko podsumować. Markus zeigt uns den leidenden Knecht Gottes. Marek przedstawia nam tutaj cierpiącego sługę Bożego. Alle versagen. I oglądamy to, że wszyscy zawiedli. Alle bringen das zum Ausdruck, was im Innern ist. Wszyscy wyrażali to, co mieli w swoim wnętrzu. Völlig verabscheuenswürdig. I były to rzeczy, które były całkowicie godne obrzydzenia. Gott hat es gewusst. A Bóg o tym wiedział. Gott hat es gesehen. Bóg to widział. Und hat dennoch seinen Knecht bestimmt. A jednak on postanowił swojego syna, swojego sługę.
sein Leben zu geben als Lösegeld. Aby to on swoje życie złożył jako okup. Und jetzt stehen wir vor Gott. I teraz my stoimy przed Bogiem. Angenehm gemacht in dem Geliebten. Zostaliśmy uczynieni przyjemnymi w tym umiłowanym. Und rühm den Knecht Gottes. I my możemy teraz chwalić tego sługę Bożego. Zum Abschluss möchte ich noch einen Vers aus Hebräer 2 lesen. I jeszcze na zakończenie chciałbym przeczytać jeden wiersz z listu do Hebrajczyków z drugiego rozdziału. Dziewiąty wiersz. List do Hebrajczyków, drugi rozdział, dziewiąty wiersz. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci dla każdego. Tu powinno być dla, nie za. Die ganze Gnade Gottes kam darin zum Ausdruck, was der Jesus getan hat. Cała łaska Boża w tym została wyrażona, co Pan Jezus uczynił. Er ist nicht nur zur Sünde gemacht worden, war nicht nur der Sündenträger. On nie tylko został uczyniony grzechem, jakoby on był tym, który nosi grzech. Hat nicht nur das Gericht darüber erduldet. Nie tylko ten sąd z powodu tego musiał wycierpieć, sondern das Gericht beinhaltet auch den physischen Tod. Ale ten sąd również oznaczał dla niego poniesienie tej fizycznej śmierci. Er ist nicht zu Tode geblieben. Es ist nicht zu Tode übrig geblieben. A więc w tym momencie już nie pozostało nic innego do wykonania. Er hat für alles den Tod geschmeckt. On za wszystkich śmierci zakosztował. Und jetzt dürfen wir den Herrn sehen mit Ehre und Herrlichkeit im Kreuz. I teraz my możemy oglądać Pana chwałą i czcią ukoronowanego. Wir hatten die Dornenkrone für ihn. Ludzie mieli koronę czerniową dla niego. Aber Gott hat ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Ale Bóg go ukoronował czcią i chwałą. Wenn wir jetzt im Heiligtum stehen mit unseren Herzen. A gdy my teraz stoimy w świątyni, w naszych sercach to oglądając, dann wollen wir von Herzen Gott ehren für seine Ehrung seines Knechtes. To chcielibyśmy Boga za to uczcić, że on uczcił swojego sługę, aber auch den Herrn verherrlichen. Ale również chcielibyśmy też i wysławić naszego Pana za jego nieskończenie wielką miłość.